wszystkich Państwa przybyłych na naszą siódmą już konferencję naukową poświęconą drogą świętego Jakuba w tym roku. Tematem konferencji, jak wszyscy wiedzą, jest Święci Błogosławieni na drodze świętego Jakuba, 800. rocznicę pielgrzymki świętego Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela. Zanim powitam wszystkich, bardzo proszę księdza gospodarza o kilka słów. Szanowni Państwo, drodzy goście, przed momentem mieliście okazję zobaczyć mnie tutaj w akcji, także już myślę, już wszystko jest przygotowane. Serdecznie witam Was w murach Seminarium Krakowskiego, Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, które dzisiaj nie pierwszy raz gości też uczestników dostojnych, czcigodnych konferencji na świętego Jakuba. Ja sam osobiście, który należy tutaj od bardzo niedawna do grona przełożonych seminarium, dlatego teraz mam ten zaszczyt Was przywitać. Bardzo się cieszę, że sam też mam doświadczenie drogi świętego Jakuba iść tutaj w Polsce, też w Jarenia Beskidzkiej, Małopolskiej, i też miałem okazję u świętego być dwa razy sam z plecakiem, nie z autobusu, nie z samolotu, ale sam osobiście, więc też znam temat. Bardzo się cieszę, że właśnie tak się dzisiaj spotykamy. Korzystajcie z gościnności też naszego domu, zapraszam do przerwie, oprócz też kawy, odwiedzić Pana Jezusa w naszej pięknej kaplicy, żeby się nie czuł samotny także. Wszystkie udogodnienia, które potrzebne też są organizmowi, to też zapewniliśmy. No i życzę Wam wspaniałego tutaj czasu i też umogacenia intelektualnego, a potem oby się to przełożyło też na dalsze nasze kroki, też po różnych czarach świętego Jakuba w Polsce i w Hiszpanii. Wszystkiego najlepszego. Serdecznie Was witam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję księdzu prokuratorowi. Ja chciałem serdecznie powitać przedstawicieli wszystkich komitetów, Komitetu Naukowego, Komitetu Honorowego. Szczególnie chciałem powitać tutaj obecnego wśród nas pana ambasadora Królestwa Hiszpanii, pana ekscelencja Agustina Nines Martinez. Witamy serdecznie. Dziękujemy. Witam serdecznie seniora tych konferencji, nestora i jakby głównego pomysłodawcę tych naszych spotkań. Miały być 3 konferencje, tak planowaliśmy. No jest 7, nie wiem jak się to skończy. Witam serdecznie pana profesora Jackowskiego. Bardzo dziękujemy za obecność. Serdecznie witam przedstawiciela Rady Miasta Krakowa, pana Bogusława Kośmidra. Jest jednym z sympatyków drogi świętego Jakuba i bardzo serdecznym naszym sprzymierzeńcem. Bardzo dziękujemy za obecność. Witam serdecznie współorganizatorów, księdza rektora Uniwersytetu Jana Pawła II, księdza Wojciecha Zyzaka. Witam serdecznie profesora Romana Malarza, przedstawiciela Uniwersytetu Pedagogicznego. Witam serdecznie przedstawiciela Małopolskiej Organizacji Turystycznej, pana Leszka Zegzle. I wszystkich Państwa, żeby nie przedłużać, nie opóźniać, ponieważ no, ta sesja nasza jest dzisiaj bardzo obfita w wystąpienia, w prelekcje, to bardzo proszę na początek księdza rektora Uniwersytetu Jana Pawła II o krótkie wprowadzenie. Czcigodni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt otwarcia tej międzynarodowej konferencji. Zastanawiałem się, co powiedzieć i w związku z tym wyszukałem 2 cytaty z utworów bardzo znanych, ale cytaty, które postaram się po odczytaniu jakoś skomentować. Pierwszy cytat z książki Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę. Znacie Państwo zapewne tę książkę, nawet z dzieciństwa. Mały Książę podróżuje po różnych planetach i przybył na planetę Geografa. I co rzekł Geograf? Powiedział, nie jestem badaczem,
bardzo brak mi badaczy. Zadanie geografa nie polega na liczeniu miast, rzek, gór, oceanów i pustyni. Geograf jest zbyt ważną osobistością, by mógł pozwolić sobie na łazikowanie. On nie opuszcza swego biura, lecz przyjmuje badaczy, wypytuje i notuje ich spostrzeżenia. To pierwszy cytat. Drugi, może bardziej dostojny i poważny, z wyznań świętego Augustyna. Jest to modlitwa, którą niedawno księża czytali w brewiarzu. Późno Cię ukochałem, piękności dawna i zawsze nowa. Późno Cię ukochałem, we mnie byłaś, ja zaś byłem na zewnątrz i na zewnątrz Cię poszukiwałem. Drodzy Państwo, Państwa konferencja, myślę, wychodzi naprzeciw wszystkim dylematom zawartym w tych dwóch cytatach. Jest jakąś odpowiedzią. Najpierw z odpowiedzią na dylemat zawarty w książce Antoine de Saint-Exupéry. Otóż pielgrzymowanie nie jest tylko jakimś intelektualnym jedynie poznawaniem, ale jest doświadczeniem. Jest tym, co w łacińskim słowie experientia można w sposób etymologiczny wyjaśnić jako smak czerpany z czegoś, czyli ex, dzięki przemierzaniu owe P przez coś od eonio, czyli dzięki przejściu przez coś. To jest ta różnica, którą język polski nie ma, ale język niemiecki bardzo pięknie ukazuje pomiędzy jednorazowym, jakimś jednostkowym przeżyciem erlebnis, a erfahrung. W słowie tym drugim mieści się podróżowanie, czyli ta zasada, że podróże kształcą. Więc z jednej strony Państwa konferencji geograf Antoine de Saint-Exupéry łączy się z badaczem, a z drugiej strony nie jest to jakiekolwiek podróżowanie. Nawiązujemy tutaj do tego fragmentu wyznań świętego Augustyna. Jest to podróż szczególna. Więc nie tylko zewnętrzna, gdzie człowiek poznaje to, co zewnętrzne, ale podróż wewnętrzna. Podróż do głębi, do wnętrza siebie. Podróż, która ostatecznie jest też wewnętrzną przemianą, czyli drogą do świętości. Święci błogosławieni na drodze świętego Jakuba. Serdecznie gratuluję wszystkim organizatorom, szczególnie z Instytutu Geografii, Uniwersytetu Pedagogicznego, Sanktuarium Diecezjalnego świętego Jakuba i Bractwa świętego Jakuba w Więcławicach Starych, to jest naszej uczelni Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Życzę wszystkim owocnych obrad, czyli łączenia też teorii z praktyką. Jak wiemy, druga część sympozjum polega właśnie na tym praktycznym pielgrzymowaniu. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję księdzu rektorowi i bardzo proszę drugiego współorganizatora, przedstawiciela Uniwersytetu Pedagogicznego, pana profesora Malaja.